Siemanko, z tej strony Dziar. Jestem na poszukiwaniach na takim oto polu jak za mną. Spędziłem tutaj może półtorej godzinki czasu. Poznałem kolesia z Holandii. Pogadaliśmy trochę o przepisach, o tym co on tu znalazł. Powiedzmy w tej miejscowości. Słabo tutaj jest, ale że na jakimś tam polu tutaj nieopodal znalazł srebrną monetę. Też tam byłem kiedyś, ale no ja nie znalazłem, on znalazł. Ważne, że chociaż jedna osoba. Robię sobie przerwę. Wykrywacz stoi. Oczywiście Nocta Makro zareklamowana. Walę herbatę z termosu. Jeszcze ciepła. Filmu tutaj nie nagrywam, bo mi się nie chce. Nie mam na to dzisiaj parcia. Za to mogę wam pokazać bardzo chętnie moje znajdki z dzisiaj. I to jest ołowiany placek lub rzymska ołowiana moneta. Raczej ołowiany placek. Plomby, jedna taka bardzo malutka. No i druga standardowo z jakimś tu napisem. Nie wiem. Dwie monety zajechane, prawdopodobnie cent z 1950 roku, może coś takiego. No i to są jeszcze moje wojenne znaleziska, czy powiedzmy z jakichś takich miejsc. To pocisk, dwie kulki ołowiane. Miejsca jest tu wpierony do poszukiwań. Ja mam tutaj chyba znów ze 60 hektarów do przeszukania. Nie mam zamiaru tego przejść całego, więc idę sobie zygzakiem jak zawsze. Rzućcie sobie okiem na moją strategię, ona zawsze jest dosyć ciekawa. No i mam jeszcze coś ciekawego do ogłoszenia. Może ktoś ma ochotę na wygranie jakiegoś prezenciku małego ode mnie, a jest to naszywka z PGP, wersja limitowana, czarna. No mi się one bardzo podobają. Mam nawet w aucie przypięte dwie, więc jestem jakby w grupie. Warunki są takie, że trzeba subskrybować mój kanał, to już chyba każdy wie, i trzeba odpowiedzieć na jedno zagadkowe pytanie, a mianowicie skąd ja mam tą łopatę? To oto łopatę. Pokazywałem ją kiedyś w jednym filmiku. Dla podpowiedzi mogę powiedzieć, że to był film z magnesem neodymowym. Z drugiej strony wygląda tak, bo może była tak wyciągana wtedy. I może tym oto tanim chwytem zwiększą się moje wyświetlenia pod tym filmem i nie tylko. Może jakieś zasięgi, może więcej subskrybentów. Bardzo by mnie to cieszyło. Dzięki za oglądanie. Nara!